tutaj wybrać. Ten zwierzak nie, ten kot do mnie nie pasuje, ten kotek ma inną fryzurę, ten również. Króliczek i chomiczek też mi się nie podobają. O, a ten kotek? Nie, też do mnie nie pasuje. Ja mam oczy zielone, a kotek ma niebieskie. No nie, chyba nigdy nie znajdę swojego wymarzonego, idealnie do mnie pasującego zwierzaka. Hej, co ty tutaj tak stoisz? Dlaczego jesteś sama? Nie bawisz się? Tylko masz smutne oczy. Ach, wiesz, chodzi o to marzenie, o którym ci mówiłam ostatnio. Aha, nadal myślisz o zwierzaku, takim co ja mam, który będzie do ciebie podobny, mieć takie same oczy, takie same ubranie. Próbowałam już znaleźć idealnego zwierzaka, ale nic z tego. Nie ma rudych zwierzaków. Jak ty tak bardzo chcesz tego zwierzaka, no to nie ma na co czekać. Ty szybko otwieraj nową niespodziankę. Low Surprise Fuzzy Pets. Myślisz, że tam znajdę swojego wymarzonego zwierzaka? Myślisz, że się uda? O rany, byłoby cudownie. Ale nawet jeśli to będzie zwierzak, który nie będzie do mnie podobny, to i tak go pokocham. Uwaga, uwaga! Czas na nowego zwierzaka LOL Surprise. Jesteście gotowi? Chcecie sprawdzić, czy trafimy na zwierzaka tej oto laleczki? To zostawcie kciuki do góry, każdy na dole w komentarzu pisze słowo start i zaczynamy! LOL Surprise, najnowsza seria Makeover Series, no i najnowsza seria uroczych zwierzaków, które są pokryte materiałem, takim puszkiem. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Szybko sprawdźmy, czy w środku znajduje się ten jeden, wymarzony, jedyny zwierzak. Pierwsza warstwa, pierwsza niespodzianka. Słuchajcie, jakiś śmieszny rebus. Mamy tutaj pszczółkę, czyli po angielsku bee, oraz kawałek futerka. Rozwiązaniem jest bee fuzzy, czyli bądź taka puszysta, mięciutka, taka miła w dotyku. Druga warstwa wygląda ekstra, bo jest w taką kratkę czarno-różową. To jest taki jasno-różowy kolor. I suwaczek. I mamy to. Pudełeczko jest w takim jasno-różowym kolorze, bardzo ładne, wyjątkowe. Tutaj niestety nie było niespodzianki, ale za to zaraz dotrzemy na sam koniec. I mamy to, nasza buteleczka, jakby płyn do kąpieli ze złotą nakrętką. Ją możemy ściągnąć i naprawdę tam do środka nalać sobie wodę albo jakiś płyn. No i najwięcej niespodzianek kryje się w środku. Pierwsza saszetka, druga, trzecia, czwarta i piąta. O, aż pięć saszetek. Zwierciadło z takimi drobinkami brokatu. Instrukcja we wszystkich językach świata. Ulotka. Na niej mamy pokazane wszystkie zwierzaki, jakie możemy zdobyć z tej serii. Wyglądają naprawdę ekstra. I tutaj mamy pudełko z piaskiem kinetycznym. Wygląda jak kuweta, prawda? Tutaj mamy kupę i napis LOL. Otworzenie zwierzaka zostawimy sobie na sam koniec. Ja na początek otworzę to pudełko. Wow, jaki ładny piasek kinetyczny w jasno-różowym kolorze. I mamy tutaj łopatkę. Och, zobaczcie, w kształcie kota. Tutaj jest koci ogon i kocie uszy. Chyba trafimy na jakiegoś kociaka fajnego. Co my tutaj mamy? Wiecie co? Ja to zrobię tak. Wyciągnę cały piasek kinetyczny.
buty! I jakie fajne, niebieskie! Ciekawe, ile tych bucików będzie. Wow, drugi bucik jest w kolorze czerwonym. Czyli mamy dwa niebieskie buciki i dwa buciki w kolorze czerwonym. Buciki tutaj przy piasku czekają już na mojego zwierzaczka nowego. Sprawdźmy kolejną niespodziankę. Słuchajcie, co to? Ach, taka obroża w kształcie szelek w kolorze czarnym. Ciekawe, czy dla kotka, czy też może dla pieska. Kolejna niespodzianka to butelka. Wow, jaka fajna, zobaczcie, tutaj są narysowane kształty. Kwadrat, kółko i trójkąt. Ciekawe, co to może oznaczać, czy to jest jakaś wskazówka co do tego, jaki będzie zwierzak tutaj. Przedostatnia niespodzianka. Tutaj mamy rączkę do naszej butelki. Wsadzamy łańcuszek, złoty nam się trafił. I teraz możemy zamknąć naszą buteleczkę i mamy ją na takim łańcuszku, troszeczkę jak torebka. Możemy ją tak traktować, do środka możemy sobie coś schować, na przykład naszego zwierzaka LOL Surprise, Fuzzy Pets. Oto nasza ostatnia niespodzianka. Jak myślicie? Kotek, piesek, chomik, ptaszek, króliczek, a może nawet małpka, skunks? Nie mam pojęcia, na co trafimy. Wow, zobaczcie na to! O, ale ekstra! Mój zwierzak ma czerwone futro. Ale czadowe! W ogóle nie widać, co to jest. Trochę przypomina mi kota, może pieska. Ekstra, tylko widać takie duże, duże, gigantyczne oczy, chyba w kolorze żółtym. No i aby pozbyć się tego futerka, bo go nie możemy tak ściągnąć, widzicie? On nie schodzi i nie ma opcji. Musimy teraz wykąpać naszego zwierzaka. Wystarczy miska z odrobiną wody, obojętnie czy ciepła, czy też zimna. No i musimy się pozbyć naszego futra. Musimy się dowiedzieć, kto to taki. No to co? Zanurzamy zwierzaka w wodzie. I dzięki temu nasze futerko po prostu zacznie tutaj odpadać od naszego zwierzaka. Musimy to odpowiednio namoczyć. No i bawimy się teraz w takie pocieranie. A, zobaczcie! Futerko już schodzi. Musimy go porządnie wymyć z każdej strony. Szczerze Wam powiem, że przydałaby się tutaj jakaś szczoteczka. Prawie cały zwierzak jest umyty. Jeszcze tylko resztki tutaj tego futerka. A, już widać, co to za zwierzak. O, jakie ma piękne, kolorowe włosy. To jest kociak. Uroczy, słodki kotek z żółto-czerwono-biało-niebieskimi włosami. I kociak wykąpany od razu. Póki mam tutaj wodę, sięgnę po butelkę i nakarmię mojego zwierzaka kolorowego. Stąd chyba te kształty kolorowe tutaj na tej buteleczce były. No i sprawdźmy od razu, co też zwierzak potrafi robić. Uwaga! A, sika! Zobaczcie, o rany! Jeszcze raz nakarmię zwierzaka. I zobaczcie na to. O, ale sika! Cała woda wyleciała. Zwierzak umyty, wysuszony, nie ma już ani śladu po tym czerwonym i śmiesznym futerku. Teraz tylko musimy go ubrać. Musimy założyć jakoś te szelki. One chyba, o, tutaj w ten sposób z przodu muszą być zamontowane. Z tyłu zaczepione. I jeszcze buciki dwukolorowe. Możemy je tak na zmianę tutaj powkładać.
niebieskie oraz czerwone. No i teraz sami ocencie, czy podoba Wam się ten kolorowy kociak. Chodź szybko! Chodź tutaj, moja droga! O rany, zobacz na to! Tak Ci zazdroszczę! Masz kolorowego, słodkiego kociaka! Myślisz, że naprawdę mogę się nim zająć? On nie jest do mnie podobny. Twój zwierzak wygląda tak jak Ty. Moje włosy nie są takie kolorowe. Żółto-czerwone. Czy ja dobrze słyszałam? Czy ja idę w dobrą stronę? Ktoś mówił o kociaku w czerwono-żółtych włosach? To chyba jest mój kociak. Dziewczyny, gdzie jesteście? Moja kicia ukochana. Och, tak bardzo chciałam Cię już mieć w końcu u siebie. Nie bój się, jestem Twoją mamą. Zaopiekuję się Tobą. Chodź tu, kotku. No, i tak już musi być. Ten kot należy do Ciebie. Nie będę się już nim zajmować. Hej, nie smuć się. Musisz mi pomagać. Jesteś jakby też mamusią tego kotka. To Ty otworzyłaś niespodziankę z tym kotem. Nie wygląda jak Ty, ale obiecaj, że będziesz mi pomagać. Naprawdę mogę? Och, byłoby super. Dzięki wielkie. Zawsze marzyłam o jakimś zwierzątku. I tak oto w dzisiejszym odcinku znaleźliśmy idealnego zwierzaka. Kociaka w kolorowych włosach. Dla tej oto kolorowej laleczki. Niestety nasza ruda laleczka z zielonymi oczami nadal musi poszukiwać swojego idealnego zwierzaka. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was, kochani. Pa, pa!